Sprzedaż na kasie Fawag Light Online. Pierwszą informacją, jaką musimy podać kasie przy wystawianiu nowego paragonu, jest ilość sprzedawanych przedmiotów. W naszym przypadku będą to dwie sztuki, czyli dwa ilość. Kasa przyjęła już taką informację. Kolejną informacją będzie cena. Niech to będzie 2,50. Jest to nasza cena. I ostatnią informacją będzie kod PLU, czyli kod 1 i przycisk kod. Kasa ma już pełną informację, że sprzedajemy Coca-Colę, właściwie dwie sztuki, w cenie 2,50, w sumie 5 zł. Mamy pierwszą pozycję na naszym paragonie. Możemy przystąpić teraz do dodania kolejnej pozycji na naszym paragonie. Niech to będzie 5 sztuk, czyli 5 ilość. Złoty 20 będzie to nasza cena i drugi kod, czyli 2 kod. Mamy już drugą pozycję na naszym paragonie. Moglibyśmy teraz dodawać kolejne pozycje. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli sprzedajemy jedną sztukę, czyli nie mamy wielokrotności, możemy od razu zacząć od wpisywania ceny, czyli przykładowo 5 zł cena. Pomijamy tą czynność wpisywania ilości i podajemy tylko kod jeszcze dodatkowo. Trójka, kod, jest to jakiś napój w naszym przypadku. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak tylko podsumować nasz paragon. Zatwierdzamy, paragon wydrukowuje się.